starają się użyć wszystkich możliwych dostępnych środków, aby to życie uratować. No niestety zdarza się tak, że obrażenia, które ta osoba otrzyma, są na tyle duże, że nie uda się uratować tej osoby. Osoba jest podłączona do aparatury, która powstrzymuje życie, czyli oddycha za nią, czyli pompuje krew. I pojawia się właśnie tutaj ta śmierć. Śmierć kliniczna jest momentem, o którym możemy mówić, że osoba zostaje dawcą czy nie. Dopiero po stwierdzeniu śmierci klinicznej przez zespół trzech lekarzy jest jakby dalej prowadzona procedura pobierania narządów. To jest ten najważniejszy moment.